non-stop. Radio Free. 5-1. Żużel w Radio Free. Już na spokojnie. Możemy oficjalnie się z wami przywitać. Minęła godzina 20, prosto z Lublina, Radio Free i audycja 5-1, czyli będzie sporo o żużlu, bo razem z nami, można chyba powiedzieć głośno i wyraźnie, to jest ulubieniec lubelskiej publiczności. Mimo że nie występuje już w barwach lubelskich koziołków, to jednak oklaskiwany, nawet jak jedzie w drużynie przeciwnika. Panie i panowie, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Miesiąc, popularny Łełek Walczak, człowiek, który na torze robił rzeczy niezwykłe. Cześć, Pawle. Witam wszystkich, dobry wieczór. Jak zdrówko na początku? No, zdrówko jest, że tak powiem, na poziomie dobrym, także wszystko jest w porządku. Pawle, pierwsze pytanie. Pamiętny mecz z Grudziądzem, kiedy do Grudziądza pojechał Motor Lublin, to w tamtym sezonie. Ty byłeś w barwach GKM-u wtedy. Jak czułeś się, kiedy kibice z Lublina witali cię, moim zdaniem, bo byłem na stadionie, głośniej niż swoich zawodników, którzy wyszli na obchód toru? Jak się wtedy czułeś? No, na pewno tak było. No, kibice mnie super przywitali. Nie spodziewałem się, że aż będzie takie przywitanie. Na pewno też był to trochę stresujący dla mnie mecz, bo raz, że przeciwko mojej byłej drużynie i ulubionej drużynie, lubelskim koziołkom, a dwa, że to była moja inauguracja, więc pierwsze zawody w nowych barwach. Także podwójny stres był na pewno wtedy. No, czułem się, że tak powiem, no na pewno byłem naładowany energią i też fajne przywitanie, no, lubelskich kibiców. A jak chłopaki z Grudziądza zareagowali na to, że wychodzi Paweł Miesiąc, jest wielki wiwat na jego cześć? Znaczy, w sumie to ja się nie pytałem nikogo, czy tam nawet nikt mi nie mówił, no na pewno to był taki czas przedmeczowy, gdzie byliśmy na obchodzie, czy nawet w parku maszyn to było słychać. No, na pewno każdy to słyszał i zobaczył po prostu, jacy kibice z Lublina są, prawda? Mhm. Ten sezon, który za nami, nie był dla ciebie sezonem kolorowym. To trzeba powiedzieć wyraźnie i ty sam o tym wiesz. Na początek Unia Tarnów, tam nie odjechałeś żadnego spotkania. Jak to z twojej strony wyglądało? Żałujesz decyzji, że do Tarnowa poszedłeś? Jak to było? Jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę więcej. No, wiadomo, zaczęło się od podpisania umowy w Tarnowie. Wszystko się zapowiadało fajnie, super, więc przygotowania były normalne. Później po prostu dostałem, że tak powiem, tak to było napisane i w mediach i ogłoszone, że dostałem po prostu zielone światło, by móc iść na wypożyczenie. No, dla mnie też się otworzyła jakaś tam furtka, bo wiadomo, że nie startowałem wtedy od początku sezonu dla Tarnowa. Wiadomo z jakich przyczyn, więc otworzyła się dla mnie furtka i taka dodatkowa też motywacja. Zapomniałem o tym, że jakby, nie wiem, coś mi nie wyszło i nie udało się. To wiadomo, że też nie było to dla mnie komfortowe to wszystko, bo nie jechałem jakby tak od początku rundy pierwszej, więc na pewno jakieś tam nerwy i myślenie wiadomo było. Ale później, gdy tylko się urodziła taka, no, otworzyła się kafutka, by po prostu podpisać kontrakt w Grudziądzu, na pewno też to dodało mi takiej energii i no, robiłem wszystko, by po prostu jak najlepiej wypaść w tych moich pierwszych jakby zawodach i w ogóle później. Czy Grudziądz był jedyną opcją, z którą mogłeś podpisać kontrakt, czy tych propozycji było nieco więcej? No, było, wiadomo, pojawiały się propozycje i było ich kilka, lecz gdy tylko się, że tak powiem, udało dogadać właśnie w Ekstralidze i podjąć rękawice, to na pewno z tego bardzo szybko, nawet się nie zastanawiałem, długo skorzystałem i próbowałem wypaść jak najlepiej. Rok temu zimą, gdy podpisywałeś kontrakt w Tarnowie, rozumiem, że się nic nie zapowiadało na to, że tak się sprawy potoczą? No nie, nic się takiego nie zapowiadało, bo gdyby tak było, to bym wiadomo nie podpisał kontraktu, prawda? A patrząc także z pryzmatu całego sezonu, jesteś zaskoczony tym, jak to się skończyło ogólnie w Tarnowie, czy ogólnie spadkiem i dość ciężką sytuacją?
Wydaje mi się, że w Tarnowie się dużo teraz poprawiło z tego, co mi wiadomo i wydaje mi się, że ta sytuacja cała, która miała miejsce, bo na pewno no i pech był też w Tarnowie, bo wiadomo spadek i przegrywane mecze i kontuzje, to ta sytuacja też tutaj właśnie ze mną. Na pewno wydaje mi się, że wyjdzie to, może nie jest to fajnie tak zabrzmi, prawda, ale wydaje mi się, że coś się tam zmieniło i będzie lepiej. Że po prostu to wyjdzie im na plus teraz. Tak mi się wydaje. Teraz powiedziałeś, że pozmieniało się na plus w Tarnowie. Czy była propozycja, żebyś jednak w tym Tarnowie pozostał na sezon 2022? Nie, to nawet nie było takiej propozycji. Ani, że tak powiem, nie mówiłem tego pod takim kontekstem, prawda? Tylko po prostu tak mi się wydaje. Tak. A gdyby się pojawiła taka oferta, to byś rozważył? Pewnie bym przemyślał. Pewnie bym to przemyślał. No, co by wyszło, to nie wiem. Potem pojawił się Grudziądz i w Grudziądzu też nie miałeś lekkiego zadania, bo była chyba walka o skład w twoim wykonaniu. To nie było tak, że przychodzi Paweł Miesiąc i ma powiedziane, jedziesz od pierwszego swojego spotkania i każdy kolejny mecz zakładasz kewlar i na tor. Jak najbardziej tak jak powiedziałeś. No ja od samego początku nie byłem, że tak powiem, pewny wszystkiego, bo ja już przy pierwszym takim teście, gdzie mnie sprawdzano, przed całym jakby startem w moim wykonaniu, bo tam już sezon, wiadomo, trwał, bo to była chyba piąta czy któraś kolejka, nie pamiętam dokładnie. No i przeszedłem takie testy, no i od razu spod taśmy, więc z zawodnikami, którzy startują na co dzień w drużynie z Ekstraligi w Grudziądzu i są jakby już ten tor wjechani. No ja wypadłem bardzo dobrze na tych testach i też to jakby przemówiło pewnie do działaczy i do wszystkich, że po prostu jest wszystko w porządku i ja też jestem w formie na tyle, bym po prostu mógł coś wprowadzić do tej drużyny. No udało się jakoś, że tak powiem, po tym później podpisać i kontrakt i że tak powiem, wystartować, prawda? I myślę, że w jakiś sposób tam przyczyniłem się też do tego, że w jakiś sposób pomogłem drużynie, mam taką nadzieję i też się przyczynię właśnie do tego pozostania w Ekstralidze. Ja też miałem ciężko, bo jakby nie patrzeć, no zawodnicy, gdzie mają jakąś kontuzję, czy nawet kilka meczów nie startują, lub jest jakaś przerwa, twierdzą, że po prostu mają mało jazdy i to od razu widać na torze, że nie robią tych punktów i tak jakby chcieli, jest im ciężej. No u mnie można to na to tak popatrzeć w ten sposób, że no ja po prostu nie byłem w takim rytmie od samego początku jakby meczowym i cały czas brakowało mi, choć szukałem tej jazdy, nie było jej, by być właśnie w takim rytmie i na pewno było mi ciężko, też trzeba popatrzeć przez ten kąt, że no nie tylko to, że nie robiłem tych punktów, co bym chciał ja i inni, ale też no po prostu nie miałem też takiej szansy, by spokojnie jakby jeździć i robić to, co bym chciał. No, nie był to jakoś taki sezon, jaki bym sobie oczekiwał od siebie i wiadomo, oczekiwano ode mnie. No, tutaj, szału nie było. Tutaj mówisz o tych punktach, że no nie robiłeś takich punktów, jakich byś chciał, ale jakby tak spojrzeć, to zrobiłeś 2 razy po 6 i 2 razy po 7 punktów. Patrząc na zawodnika, który zaczął jeździć od połowy maja tak naprawdę w lidze, to moim zdaniem to nie jest jakiś zły występ. No tak, no ja się mogę bronić jedynie tym, że po prostu, tak jak powiedziałem, no podkreślę to jeszcze raz, nie było takiej jakby stabilności jazdy i tego rytmu, bo ja też przecież musiałem, nie miałem za każdym razem, bo ja wiedziałem, że przychodzę po prostu do drużyny, gdzie będę walczył o ten skład, ja to wiedziałem, no ale na pewno no, nie jest to komfortowe. No ja chciałem jak najlepiej się pokazać, lecz nie wyszło tak dobrze, a zawody, w których jakby wypadłem już całkowicie ze składu, były to, bo później Krzysztof Kasprzak skoczył do składu, już jechał do końca,
to moje ostatnie zawody, których jechałem, to były mecz z Zieloną Górą u siebie. Też bardzo ważny mecz i myślę, że ostatnim swoim biegiem, gdzie też był powtórzony na prowadzeniu, mi powtórzyli, bo tam Przemo się szczepił z kimś na pierwszym łuku i też w sumie fajnie wyszedłem, pierwszy jechałem i niestety błąd z wyjścia i spadłem na ostatnie miejsce, gdzie właśnie ten bieg wydaje mi się przesądził o tym wszystkim, że później wypadłem ze składu i już nie wróciłem do niego, bo Krzychu robił to, co oczekiwano od niego i po prostu nie było takiej potrzeby zmiany, prawda? A inni zawodnicy jakby nie byli brani pod uwagę, bym po prostu za nich jechał. To ja właśnie chciałem też zapytać o to, czy... No bo pojechałeś tylko 4 mecze i chciałem zapytać o to, czy według ciebie byłeś na treningach lepszy od niektórych zawodników, którzy mimo to jechali w trakcie meczu? Czy powiem ci tak, na początku w sumie, gdy była, tak mówię, były te testy i w ogóle to było bardziej ściganki właśnie spod taśmy i później już tego nie było, nie było już tak dużo tych ściganek, kto chciał, wiadomo, wyjeżdżał. To nie było walki, bo też nikt nie chciał presji, to były ważne spotkania i każdy chciał nie wywierać na kimś tam presji, po prostu wierzyli w swoich zawodników, którzy jeździli od początku i to się im udało, prawda, udało się trenerowi, że tak powiem, dopiąć celu, bo utrzymanie w lidze zostało osiągnięte, taki był cel i na pewno z tego każdy się cieszył, prawda? No ja też piję do tego raczej, że każdy chyba, kto oglądał sezon w tym roku, to widział, że Kenneth Bier głównie w składzie GKM-u, że tak powiem, nie miał dość dobrego sezonu i to głównie on cieniował. Odstawał od reszty składu i właśnie też piję do tego, że no może byłeś lepszy, znaczy no nie wiem, dlatego też pytam właśnie, czy może byłeś od niego lepszy na treningach, ale niestety to jednak on jechał z uwagi na to, nie wiem, na swoje nazwisko, na swoją sytuację w klubie. No wiesz, no treningi treningami, każdy wie jak jest na treningach, zawody też to zupełnie co innego, więc... Ale miałeś tak, miałeś okazję do takiej bezpośredniej rywalizacji z Kennethem treningu? Czy was starali się jednak gdzieś odseparować? Wiesz co, nie, później nie było takiej rywalizacji, nie było raczej takiej rywalizacji, po prostu w sumie każdy musiał być, przygotowany w razie W. Ja byłem przygotowany, gdzie Niki miał kontuzję, czy też była z nim ta afera, też byłem w gotowości, przygotowany na taką sytuację. No tam chyba miałeś nadjechać w jednym meczu, ale tam w dniu meczu się wyjaśniła sytuacja. Tak, dokładnie, no były takie różne dziwne rzeczy, które się właśnie wtedy działy z Nikim i też musiałem być gotowy w razie czego i przygotowany, więc to robiłem i się przygotowałem. Niestety, no tak mówię, ten ostatni mecz, ten bieg jeden ostatni mój, kurde, bo wtedy fajne zawody bym miał chyba najlepsze, bo gdybym dobił tą trójeczkę, to bym miał dyszkę. Także ten mecz zapamiętałem i to mi utkwiło w pamięci, że to właśnie ten mecz dużo właśnie pokazał na przyszłość. A przed meczem w Lublinie, kiedy miał przyjechać Grudziądz, były jakieś telefony do ciebie albo pytania? Bardzo chciałem jechać na ten mecz. No. Właśnie dla nas to było trochę niezrozumiałe. Nie. Dlaczego akurat ciebie nie ma na meczu w Lublinie, no gdzie ty na tym torze spędziłeś ostatnie 4 sezony? No, nie wiem, nie mam pojęcia, ale tutaj gdybym pewnie miał być zmieniony, to za Kenneta, a Kenneth wtedy miał mecz, że tak powiem, sezonu. I też to był taki, wiesz, suma summarum, no wszystko jakby tak się układało, że po prostu później już jakby nie byłem, nie byłem jakby potrzebny, żeby, prawda, skakiwać do składu. No, tak. Ale byłeś powiedzieć. Zaskoczony, że nie zostałeś powołany na mecz do Lublina? Tak, na pewno, no byłem zaskoczony trochę, taki wkurzony, ale no... Tak wyszło, no i ten. Powiem ci, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, bo no, dawaliśmy sobie rękę uciąć, że będziesz w składzie GKM-u w Lublinie na torze. Myślisz, że dałbyś sobie radę, bo jednak tor jest troszeczkę inny od tego, który był kiedyś. Wydaje mi się, że jest tor taki sam, jak był 2 lata temu. Wiesz, może jest inny, jak był 3 lata temu, ale jak był 2 lata temu, jest to samo. No. Bo nic nie było takiego robionego z torem i ta nawierzchnia już sprawiała problemy i też mi przecież w Lublinie jak startowałem i w większości też niektórym chłopakom, także na pewno nie byłby to, że tak powiem, to, żebym przyjechał do Lublina i nie wiem też jaki by był to mecz, na pewno starałbym się i mam jakieś tam swoje i też sprzęt i ustawienia, których bym na pewno spróbował, tych sprawdzonych i co by wyszło, to by było
dopiero wtedy wiadomo, jakbym pojechał, prawda? Ale na pewno chciałem bardzo jechać i też byłem zaskoczony tym. Jak ogólnie zareagowałeś na to, że w pewnym momencie no nie ma już dla ciebie miejsca w motorze Lublin? No, na pewno po tylu latach nie było łatwo się rozstać z klubem, ale przyszedł taki moment, taki czas, że trzeba było, że tak powiem, zmienić coś i w klubie też musieli coś zmienić, więc widać też, że to wszystko idzie w dobrą stronę, idzie do przodu, bo co rok jest, prawda, coraz lepiej, jeśli chodzi o, że tak powiem, jak popatrzymy na tabelę, prawda, więc pnie się Lublin do przodu i jest coraz lepiej. No, za rok wychodzi, że pierwsze miejsce, prawda? Tak by wychodziło. Zadam jeszcze jedno, ale myślę, że może być to dla ciebie ciężkie pytanie. Pamiętaj, że w razie co masz pomidora. Czy według ciebie przyjście Jarka Hempela do motoru zablokowało lekko twoją przygodę w Ekstralidze? To już też było chyba poruszane kiedyś, ale na pewno ja do Grudziądza przychodząc na pewno wiedziałem, że idę do walczyć o skład. No tu to wszystko się jakoś zamiksowało i pozmieniało w trakcie przed samym meczem, prawda? Także też to inaczej funkcjonowało u nas w głowach. Taka była szansa, Jarek był do wzięcia i ciężko by było przepuścić tą okazję. A no, wiadomo, odbiło się to na nas. No. A późniejsza rywalizacja z Kubą Jamrogiem? Jak to wyglądało z twojej strony? Rywalizacja. No była rywalizacja. No to też nie był to sezon jakiś taki, gdzie by każdy, czy ja, czy Kuba mógłby być zadowolony i wszystko jakoś się nie tak to poukładało od samego początku. No i nie. I też takie można zwalić na to, że też miksowanie, więc każdy z nas też pojeździł po połowie prawie, więc było porówno, tak mogę powiedzieć. Czy rozstałeś się z klubem lubelskim w dobrych relacjach? Tak, jak najbardziej w dobrych relacjach. No, też Kuba mi też troszkę pomagał i tutaj mogę mu podziękować za to, bo też było tak, że rozmawiamy też, mamy kontakt, więc też mi trochę pomagał, jeśli chodzi o przedsezonowe sprawy typu doradztwo i w ogóle, także kontakt jest, też mnie czasem jak jest tu odwiedzi w Rzeszowie, więc wszystko jest okej. Okay. Czy masz nadzieję, albo liczysz na to po cichutku, że może kiedyś jeszcze na Zygmuntowskie wrócisz w roli zawodnika lubelskiego klubu? Albo nie tylko zawodnika. Ja sobie tak pomyślałem, że może kurde, teraz będzie tak, że znowu obiorę taką drogę właśnie. Chciałbym tego, że udało się właśnie z Lublinem to zrobić i no i też tutaj w Rzeszowie. Teraz mam kontrakt, więc też może nadarzy się taka okazja, że też się jakoś wypniemy do góry i będziemy się piąć w górę i też fajnie ten awans zdobędziemy. Może nie. Może to był naprawdę taki jakby trochę zbieg okoliczności, że właśnie z Lublinem tak szybko właśnie to wszystko się stało, bo naprawdę nie było łatwo i wszystko fajnie się zazębiało. Awans jeden po drugim, więc może i z Rzeszowem tak się uda zrobić. Do Rzeszowa jeszcze przejdziemy. Mam takie pytanie, jak motor walczył w finale, jak zdobywał srebrny medal. Co czułeś ty wtedy? Bo no nie ukrywajmy, jesteś wielkim składnikiem sukcesu motoru, tego odbudowanego. Tego srebrnego medalu. Tak, też. Tego srebrnego medalu, no bo dzięki twojej walce awansowaliśmy z drugiej do pierwszej, potem z pierwszej do Ekstraligi. Twój sezon w Ekstralidze przecież to było coś, to był pierwszy mecz, pierwszy bieg i Paweł Miesiąc wyprzedza na lubelskim torze. To było coś, i robię trójkę, tak. To było coś niesłychanego. Czy ty czułeś troszeczkę się ojcem, współojcem tego sukcesu? Na pewno się czuję w jakimś stopniu jakimś ogniwem, mogę tak powiedzieć, tego wszystkiego i jestem z tego wszystkiego dumny i z drużyny i z siebie, że pomogłem i teraz jest tak fajnie, jak jest w Lublinie właśnie, bo my to przecież budowaliśmy
i jakby kontynuowaliśmy, więc na pewno trzymam kciuki, gdy oglądałem ten, mecz, na pewno byłem mocno za Lublinem. Ale no ale wiadomo, że jest też kurczę w głowie takie coś, no, że chciałoby się być tam i też startować właśnie dalej tam, no. A Rzeszów, czy myślisz, że Rzeszów teraz obiera taką drogę, bo tam też były perturbacje, brak w ogóle ligi w Rzeszowie, teraz to wszystko wraca. Czy myślisz, że władze tego klubu obierają taką drogę jak Motor Lublin i tutaj może coś z tego się urodzić, takiego właśnie, że będzie takie skakanie z ligi do ligi, a potem walka w Ekstralidze? No i pytanie, czy w ogóle w końcu, można tak powiedzieć, że w końcu się znaleźli ludzie, którzy mają pojęcie o Rzeszu, tak jak w Lublinie właśnie? Ja mam taką nadzieję, że będzie lepiej jak było, że nie będzie już tak takiego pecha trochę też i takich sytuacji, jakie były wcześniej tutaj u nas w Rzeszowie, w Speedwayu rzeszowskim, i mam nadzieję, że się to wszystko już jakby skończyło, ten niepad, i ludzie, którzy teraz są tutaj i prowadzą klub, będą się rozwijać i poznawać to wszystko, jak najszybciej właśnie zbudujemy tą siłę rzeszowską, która kiedyś była. No. Po tym sezonie, który się zakończył, to Rzeszów był jedynym kierunkiem twoim? Czy były też inne propozycje, ale być może sobie pomyślałeś, że a nie, chcę spróbować z Rzeszowem tak, jak to zrobiłem z Lublinem, w domu. Właśnie, tak mówiłem, no później właśnie były takie przemyślenia też, że mi ogólnie rzecz biorąc, patrząc na to wszystko, no to brakuje zwycięstw, też brakuje jazdy jak najwięcej i takiej pewności siebie, bo na pewno to, że 2 lata temu ja miałem, można powiedzieć 2 lata temu, no bo... No tak, w 2019 roku. Sezon, to mi się wydaje, że to było bardzo dawno temu, prawda, bo przez ten ostatni czas ja nie miałem na tyle tej, że tak powiem, zabawy z żużla i takiej cieszenia się tym sportem, po prostu było cały czas w nerwach i jakieś tam myślenie i no brakuje mi tych zwycięstw i jazdy. Chciałbym właśnie teraz to nadrobić bardzo i zbudować swoją taką pewność i tak powiedziałem wcześniej, no te 2 lata wydaje mi się, że jakby to było dużo dawniej, prawda, a to było tak niedawno i dlatego właśnie przez to, że te 2 lata teraz były takie słabsze, raczej słabsze, no było mało jazdy, no i też nie byłem zadowolony z tej z jazdy po ostatnim właśnie sezonie 19, więc na pewno chcę się odbudować i tą jazdą i na pewno wynikiem. Mówisz, że mi brakuje. Mówisz, że 2 lata to strasznie długo, a wracasz do Rzeszowa po 7 sezonach. Jak ty się czujesz jako wychowanek rzeszowskiego żużla? Czy czujesz na sobie jakby dodatkową presję z tego powodu, że wracasz do tego macierzystego klubu? Na pewno. No w tym momencie może nie, ale na pewno tak będzie, bo też kładą na mnie działacze i kibice na pewno, że będę prezentował bardzo dobry poziom do tego przechodząc z najwyższej ligi, więc ja też będę czuł na sobie tą presję, ale mam nadzieję, że wszystko będzie się tak układało, że wiem, że też druga liga to na papierze wiadomo, druga liga, ale też bo jeździłem tam, wiem jak jest, też nie jest łatwo i naprawdę trzeba się też dobrze przygotować, nie? Wszystko tkwi, tak powiem, w głowie, w sobie i w sprzęcie jak najbardziej. Tutaj właśnie powiedziałeś, że przychodzisz z Ekstraligi, więc ja mam takie pytanie, czy będziesz, może już się czujesz taką gwiazdą tej drugiej ligi? Nie, ja nawet powiem ci, nawet nie, tak nie chcę tego, wiesz, bo bardziej chcę sobie jakoś na spokojnie, choć wiem, że Ben, tak powiedziałem wcześniej, będzie na mnie tkwiła ta jakby no takie coś, że muszę, prawda, bo to do mnie należy, no ja przychodzę tutaj, by po prostu pociągnąć tą drużynę i też zgrać się z chłopakami, by to jakoś wszystko wyglądało fajnie i był wynik. W mediach pojawił się artykuł, że masz największy kontrakt w drugiej lidze. To jest prawda czy fałsz? Czy dziennikarze zmyślają? Oj, wydaje mi się, że to
troszkę sobie, że tak powiem, fantazjują, bo tak zawsze jest. Jakie... Ja nie mam pojęcia, jakie kontrakty najwyższe są w drugiej lidze. Paweł. Po prostu pierwsza czy druga liga, trzeba się tak samo przygotować, jest to podobne. Wiadomo, Ekstraliga jest duży przeskok, ale tutaj trzeba się podobnie przygotować i podobnie przygotować sprzętowo, więc na pewno teraz wszystko też idzie do przodu i są różne nowe podzespoły do motocykli, więc też trzeba dużo więcej wydać na pewno spod drogi, więc tu nie ma co wnikać w to. Każdy chce się jak najlepiej przygotować i zarabiać, bo to jest przecież i hobby, praca. Więc Paweł, jak włodarze w Rzeszowie do ciebie zadzwonili, jakie dali przed tobą zadanie w drużynie rzeszowskiej? Czy być może gdzieś jesteś brany pod uwagę jako kapitan rzeszowskiej formacji? Czy masz po prostu prezentować dobrą formę być i liderem? Być liderem, bo chyba była rozmowa taka, więc skoro ciebie chcą w Rzeszowie, no to jakieś zadanie w tej układance musisz spełniać. No rozmowy w Rzeszowie ogólnie trwały jakiś czas. Nie było to jedno spotkanie, było to kilka rozmów, kilka spotkań. I na pewno kapitan, jeśli chodzi o kapitana, to nie mam pojęcia, ale na pewno... Może na pytanie jeszcze raz? Czy dobra, jakąś rolę masz? Jaką masz rolę w rzeszowskiej drużynie wyznaczoną? Lider, kapitan? Czy po prostu mieć spokojną głowę i po prostu robić swoje? No na pewno ja bym chciał być bardzo liderem i chciałbym bardzo, by ta drużyna się zazębiała i byśmy wygrywali mecze. Więc nie była stawiana na mnie taka do tej pory jakaś tam taka presja, że mam być liderem. No wychodzi na to i wszystko wskazuje na to, że bardzo chcę być i będę tym liderem, bo tego chcę, prawda? I co mogę więcej powiedzieć? No chcę być liderem i jeździć jak najlepiej, by po prostu iść do przodu i co tu więcej. Trochę historia zatacza koło, ponieważ no nie jesteś jedynym wychowankiem, który wraca w tym roku do Rzeszowa, w przyszłym w sumie roku, bo wraca z tobą także Dawid Lampart, z którym się dobrze znasz, chociażby no z klubu z Lublin z ostatnich lat, no ale przede wszystkim z Rzeszowa. I trochę ta historia się chyba trochę właśnie zatacza koło i też liczysz, że to jakieś, nie wiem, wspólne, nie wiem, chemia, jakieś zgranie na to, że też pomoże w tym? No na pewno, no, chłopaki z Rzeszowa, więc też i dla kibiców pewnie fajnie i my się też znamy przecież bardzo dobrze. Bo jeździliśmy razem w drużynie i też zdobywaliśmy z Lublinem też właśnie te... A ty wiedziałeś, że Dawid też przychodzi do klubu, do Rzeszowa? W ogóle czy miałeś wkład w skład? Tak, wiedziałem. Tak, mniej więcej wiedziałem, jaki będzie skład. I chciałem jeszcze dodać, że ja też byłem jakoś tam... czy właśnie startowałem w Lublinie, czy w Grudziądzu, też jakoś byłem jakoś tu byłem obecny w Rzeszowie, bo zawsze czy to komuś coś pomogłem, czy doradziłem, z prezesem nawet tutaj z Rzeszowa rozmawialiśmy, bo to mój sponsor od wielu lat, więc kontakt mam tutaj z ludźmi, miałem tu rzeszowskim żółtem, także nie jest to jakoś bardzo takie, że tak powiem, dla mnie, że jest to bardzo nowe, prawda, bo cały czas byłem w kontakcie. W drużynie Stali Rzeszów nie ma co ukrywać, że będziesz tym najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Czy też będziesz czuł na sobie taką rolę, żeby tym zawodnikom w drużynie pomagać, czy bardziej będziesz starał się dać im spokojną głowę i ewentualnie od czasu do czasu coś powiedzieć po swojemu? Na pewno, czy ja będę pomagał, czy ktoś mi będzie pomagał, ja się będę starał pomagać i na pewno będę też potrzebował pomocy od chłopaków, bo oni tu więcej jeździli też i na pewno też takiej pomocy na pewno będę potrzebował. To ja na chwilę jeszcze wrócę do Grudziądza. Tam jednym z liderów był Niki Pedersen, z którym ty już miałeś okazję jeździć w Rzeszowie w 2009-2010 roku. No miałem kiedyś. Tak. No.
Jakie masz relacje z Nikim? Bo wiemy o tym, że Niki nie jest prostym zawodnikiem. Jak to wygląda wewnątrz drużyny? Czy to opinia o Nikim jest prawdziwa, czy jednak to na to, że jest inny zawodnik niż w parku maszyn? No, tak jest. Niki jest dziki na torze. Jest, wsiada. Zresztą każdy wie, że ubiera kaski i nie widzi. Widzi tylko nie wiem co, zaczyna się dostać. To ja mam jeszcze w sumie A w parku maszyn? To jest zawodnik, który podzieli się swoim doświadczeniem? Da się z nim porozmawiać, czy tak. Raczej nie pozwolić? No, pewnie to zależy od tej sytuacji, jaka jest. Wiesz, na pewno poza torem Niki jest fajnym gościem do pogadania, a w czasie zawodów no każdy ma swoje tam takie jakby fanaberie i swoje jakieś takie coś wyszkolonego, gdzie robi zawsze podobnie, tak jak zawsze i nie wiem. Niektórzy lubią rozmawiać w czasie zawodów, niektórzy nie. To już każdy zawodnik inaczej. No Niki na pewno jest specyficzny, no, ale większość zawodników też różnie. Jak już wróciliśmy do ubiegłego sezonu i do tematu właśnie tego sezonu, co był w tym roku, to ja miałbym pytanie, czy już wiedząc, jaka jest sytuacja w Tarnowie, już jak dostałeś to właśnie zielone światło, żeby sobie szukać nowego klubu, czy miałeś gdzieś w głowie może, żeby wrócić do motoru i walczyć o skład? Czy w ogóle takiego tematu nie było? No ja jakiś czas przecież czekałem i też śledziłem sytuację, jaka jest w ligach, prawda, i na pewno miałem chęci, miałem to w głowie, by po prostu chcieć wrócić, może myślałem też, że nadarzy się taka szansa, ale czy włodarze z klubów dobrze stawiali, bo w najważniejszych momentach zawodnicy, którzy byli słabsi na początku, później odpalali, prawda? I to im wyszło jakby na dobre, czyli wychodzi na to, że te zmiany nie zawsze wychodzą na dobre, prawda? Jakieś tam im perturbacje w drużynie robić od razu i zmiany i w ogóle. Czasem trzeba zaufać zawodnikowi, poczekać dłużej i później się to jakoś odpłaca. Tak, odpłaca, dokładnie. Czyli nie rozmawiałeś z Kubą Kępą na temat powrotu w tym sezonie? Co, rozmawiałem, ale na temat powrotu nie rozmawiałem, nie. Znaczy właśnie chodźmy na temat powrotu, no. No, nie rozmawialiśmy. Drużyna była, stawiali na drużynę, która, że tak powiem, w początku jechała do końca, więc nie było takiej możliwości. Tak na chwilę odejdziemy od tego, co dzieje się i działo i teraz. Takie pojawiło się dziwne pytanie od naszych słuchaczy, żeby je zadać tobie. Gdybyś mógł, gdybyś był w tym wieku, czy wystartowałbyś w lidze U24 i ty jako doświadczony zawodnik, jak zapatrujesz się na ten twór, który teraz będzie w PG Ekstralidze? U24, no to nie, wolałbym wystartować jako normalny zawodnik. U24 to wydaje mi się, że to jest fajna sprawa dla młodzieżowców, ale bo tak odpowiadając na pytanie, no to jeśli nie miałbym możliwości jazdy normalnie w drużynie, jeździłbym jako U24, no. A jak ty byłeś juniorem... No to chodzi o tą drużynę dodatkowo. Ale jak ty byłeś juniorem, czy nie brakowało wam czegoś takiego? Brakowało. My nie mieliśmy tyle jazdy. Mhm. Mieliśmy malutko jazdy, więc były tylko brązowe kaski i mistrzostwa Polski o MBNT. Takie tego typu. Tak, tyle jazdy nie mieliśmy, więc na pewno brakowało tej jazdy. Tak jak jest teraz. No, ja tu tak chciałem powiedzieć, może by zrobili... nie wiem, za U24 może by pomyśleli o seniorach i by zrobili U50. A też Szechelu by się załapał. No. Tak. No. Jakieś U40, no to akurat. Czy wiesz, tak jak wprowadzali te przepisy U24 i tak dalej, takie żarty się pojawiały, że zaraz będzie U35, U40. No, fajnie by było, żeby pomyśleli o seniorach. No, kurde, ciasno. Już tak mało miejsca, to, tak, to jeszcze mniej by było. To byłaby ciekawa liga, tak. I kibice też byliby w wieku słusznym, bo każdy by pamiętał tych zawodników. Paweł, bo ty mówiłeś, że brakuje ci jazdy, więc jakie są teraz twoje cele na ten sezon, który będzie? Skupiasz się na lidze,
Czy bierzesz wszystko, jak będzie, w każdych zawodach, jak najwięcej punktów, startów, jazdy i walki? I czy pojawi się jakaś liga zagraniczna? Tak, ja mówiłem w sensie takim, brakowało jazdy, że brakowało mi jazdy w tej lidze, takiego bycia i tej jazdy, takiego rytmu meczowego. Wiadomo, że tu powiedziałeś, że będę się łapał, czego będę mógł do jazdy, to na pewno nie, bo to też w drugą stronę może być, prawda? Za dużo, gdy ktoś nie jeździ dużo, to za dużo też nie jest dobre. Trzeba po prostu stosować do siebie. Gdy będzie taka szansa na przykład podpisać kontrakt, nie wiem, w Szwecji, to na pewno to zrobię i taka, wiadomo, w tygodniu jazda, mecz, to jest fajna sprawa, więc jeśli będzie okazja, a nadarzy się, to na pewno z tego skorzystam, ale jak najbardziej taki rytm meczowy i trening to jest dla mnie, jak do tej pory było, to było wystarczające i tak teraz będzie. Odnośnie sprzętu, czy ty zostawiasz sprzęt, który masz z poprzedniego roku i liczysz na to, że na tą drugą ligę wystarczy, czy jednak będziesz w niego inwestować? No bo nie ma co się oszukiwać, że jednak w tym roku liga druga będzie naprawdę silna. No tak, no trzeba jeszcze, sprzętu jest trochę i będę korzystał na pewno z tego, co miałem. Silników, które miałem i na pewno też będą nowe silniki, także przyjdzie czas na wypróbowanie tego wszystkiego i zobaczymy. No, nie zawsze nowe jest lepsze od tego, co się używało, prawda? Dlatego trzeba... A Speedway jest tak zazwyczaj, że nowy rok i co innego pasuje. Ten silnik czasem, co, że tak powiem, lub ustawienia, czy cokolwiek nie grało w tym roku, a w przyszłym wsiada się i on jest, że tak powiem, lepszy, czy tam najlepszy. No, także tak to jest. Ja będę nowe dokupywał i będę miał te, co miałem. A jeżeli chodzi o twój team, czy o tunerów, tutaj coś się zmienia, czy zostajesz... się zmieniło już? Tak. No, wiesz co, ja współpracuję tutaj, że tak powiem, jeśli chodzi o mechanika, który opiekuje się moim sprzętem tutaj na co dzień, no to mam chłopaka z Rzeszowa, Dominika, więc zostaje ze mną na kolejny rok i przygotowujemy się tutaj właśnie na miejscu. Jeśli chodzi o silniki, no to pozostaje tak, jak było, więc żadnej tam rewolucji nie szykuję. Tutaj jeszcze u nas na czacie na YouTubie się jeden z widzów zapytał o twoje legendarne wyjścia spod taśmy i czy coś planujesz trenować w tym kontekście, czy może już jakieś poczyniłeś zmiany i treningi? No pewnie, że planuję, to cały czas planuję. Także, że tak powiem, wszystko wyjdzie w sezonie. A takie treningi nie na motocyklu, to że tak powiem, ciężko trenować bez jazdy, prawda? Można próbować robić wszystko, ale najlepiej to robić od samego początku sezonu i wtedy to najlepiej jakby wychodzi. Jeszcze wrócę na chwilę do tematu silników, ponieważ ostatnio ze sprawą Krzyśka Buczkowskiego pojawiło się nowe nazwisko na mapie Polski wśród tunerów. Michał Marmuszewski, którego ty też myślę, że bardzo dobrze znasz. Czy słyszałeś o tym, jak on działa na swoich silnikach i czy masz w planach wypróbować może silnik od niego? Wiesz co, ja u Michacia to już testowałem silniki, jeździłem na nich, nawet pamiętam na jednym treningu właśnie, gdy startowałem w Lublinie, jeden właśnie taki silnik miałem od niego na próbę, bo też i że tak powiem, on mi pomagał, ja jemu pomagałem, bo ja też trochę testowałem mu tego i dochodziliśmy do czegoś tam. By, wiadomo, każdy się szkoli i jest mądrzejszy po takich różnych uwagach i testach i na pewno jest to gość, który ma pojęcie o robieniu tego i tak jak powiedziałeś, no jeździ na jego silnikach w lidze, więc to już jest coś, prawda, w ekstralidze, także ja tutaj trzymam kciuki za Michasia i jak najbardziej, jeśli będzie taka możliwość i coś mi przypasuje, to jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że jesteś po tak małej części ojcem też sukcesu tego, że pojawia się nowe nazwisko, skoro testowałeś ten sprzęt jeszcze przed tym, jak Michał, powiedzmy, gdzieś tam szerzej się pokazał z silnikami. No dokładnie, każdy kto jeździł pewnie to jakoś tam część pozostawił i doradził i też Michał z tego wyciągnął wnioski, bo to jest bardzo długa nauka.
budowanie silnika, dopasowywanie go i ogólnie no lata praktyki, lata pracy, więc to tak szybko, łatwo nie przychodzi, a Michał ma głowę do tego i na pewno trzymam kciuki, by jak najszybciej zrobił rakietę i bym mógł też taką, że tak powiem, na niej jeździć. Czego możemy ci, Pawle, tak już zmierzając się do końca naszej rozmowy, życzyć ci na przyszły sezon? By ta droga, którą miałem w Lublinie, potoczyła się tak samo w Rzeszowie. No to co tu można życzyć? No tego tak jak mówiłem, chcę i też można życzyć tego, że kiedyś może się w Lublinie jeszcze spotkamy na poziomie takim, jakim jest teraz. Więc chciałbym dążyć do takiej dyspozycji i zdrówka przede wszystkim. Tego ci oczywiście życzymy. Niewątpliwie jesteś ulubieńcem lubelskiej publiczności, bez względu na to, w jakich barwach byś pojawił się na torze w Lublinie. Czy masz może już takie sygnały z Rzeszowa, że też cię publiczność kupuje, no bo to w końcu jesteś wychowankiem Rzeszowa i wracasz na tor. Czy masz takie już oznaki, czy czekasz na pierwszy mecz, jak stadion zacznie żyć znowu żużlem? Jak najbardziej ciężko będzie przebić kibiców z Lublina, bo na pewno są to najlepsi kibice w Polsce, jeśli chodzi o frekwencję i w ogóle o wszystko, o kibicowanie w ogóle. Lecz na pewno w Rzeszowie trzeba zachęcić ludzi, kibiców, by po prostu tak było w Lublinie to samo. Kiedyś chodziło mniej ludzi, było mniejsze zainteresowanie. Teraz jest mega zainteresowanie. Tak samo w Rzeszowie trzeba to zbudować i będą też najlepsi kibice wtedy, tak samo jak i w Lublinie, prawda? Także to wszystko robi wynik i atmosfera i ludzie, którzy przy tym pracują. Dlatego fajnie by było to wyprowadzić na taki poziom, jaki jest u was. To Paweł, ja tylko ze swojej strony życzę ci, żebyś za kilka sezonów, jak najszybciej, z Rzeszowem powtórzył sukces ten, który wykonał Motor Lublin, tylko żebyś w finale Ekstraligi już nie był w roli kibica, który w fotelu... Komu kibicowałeś właśnie w finale? Motorowi? No, co to za pytanie? Ale poczekaj, bo Darek Śledź był w Sparcia, przecież no, to też są znajomi, tak? Komu kibicowałeś? Jak najbardziej Motorowi kibicowałem, no to nie ma tutaj nawet tematu i dyskusji. To Motor, to wiadomo, na pierwszym miejscu. Ja tam chciałem też pozdrowić, bo też i w Lublinie pozostał ze mną sponsor, czy tam co niektórzy sponsorzy wcześniej, więc też za to chciałem podziękować i pomagają mi, choć nie jestem już w Lublinie, także też za to dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś wrócę właśnie do Lublina jeszcze. No. Kciuki trzymamy. Chcemy cię zobaczyć na torze w Lublinie, bo każdy wie, że na torze oddawałeś serce. Człowiek bez głowy, epitetów, które bez układu nerwowego. Tak, bez układu nerwowego. Człowiek, który ostatni raz zamknął gaz w 80. którymś. To wszystko są słowa Tomka Dryły. Człowiek, który wyczyniał niesamowite rzeczy przy Zygmuntowskich. Liczymy, że jeszcze Paweł Miesiąc w naszych barwach wystąpi, ale też Pawełku, trzymamy kciuki za ciebie i chcemy, żebyś ten sukces powtórzył w swoim teraźniejszym, obecnym klubie i żebyś w finale PGE Ekstraligi był tym zawodnikiem, który będzie zawieszał na swojej szyi medal. Czy to będzie srebrny, czy złoty, nieważne. Ważne, żeby dojechać do finału. Tego ja ci życzę. Nie wiem, co chłopaki. My też, jak najbardziej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to się spełni i wam też życzę wesołych nadchodzących świąt, no i zdrowia przede wszystkim, no i złota, no bo co? Teraz zostaje złoto. No tak, teraz zostało złoto. Pawełku, nie męczymy cię już dłużej. Dziękujemy, że dzisiaj byłeś razem z nami. Miłego wieczoru, no i szykuj się do sezonu. I będziemy oczywiście bacznie obserwować twoje poczynania w drugiej lidze. No dzięki, ja wasze też, także pozdrawiam i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na razie. Hej. No, naszym gościem hej. Był Paweł Miesiąc, czyli popularny Łełek. Dzięki. Dzięki. A my jeszcze zostaniemy z wami na chwileczkę, bo mamy no, taki trochę może komunikat i jednocześnie zaproszenie, bo za tydzień będzie kolejna audycja w poniedziałek. Tak się składa. 20 grudnia. Tak się składa, że będzie w poniedziałek kolejna audycja. No tak się właśnie stało. Nikt się tego nie spodziewał. Szoki niedowierzanie. Tak, niedowierzanie. Nikt się nie spodziewał. I chcielibyśmy zrobić audycję, której jeszcze nie było do tej pory, bo to będzie... Znaczy, była, ale nie do końca taka. Ale no właśnie. No, bo... Była w studiu obok tutaj, tak? Tak, ale wtedy
bardziej była taka audycja, że był Tomek Dryła, Mirek Jabłoński. Tak, mieliśmy gości. Ale chcielibyśmy zrobić taką audycję z wami, zrobić takiego śledzika audycji 5.1. Wiesz, że śledzik lubi pływać. Nie. Tutaj można konsumować, można sobie przynieść jakieś różne Buffet. Przekąski, ale chcielibyśmy ten czas spędzić z wami i oddać się jako my wam w całości. Nie tylko o żużlu. Jeżeli będziecie chcieli pogadać o przeróżnych tematach, czat, mam nadzieję, że się rozgrzeje wtedy i zapłonie. Więc mówcie mamom, tatom, siostrom, bratom, wszystkim w rodzinie. Jak masz, to możesz powiedzieć, Pawełku. Można telefon uruchomimy. Chcielibyśmy zrobić radiowego śledzika razem z wami, ze słuchaczami audycji 5.1 w najbliższy poniedziałek po 20.00. Przez całą godzinę będziemy gadać o żużlu i nie tylko. Wspominać to, co było w tym sezonie. No mniej poważnie może trochę. Tak, może mniej poważnie. Postaramy się też uchylić wam rąbek tego, jak wyglądają wyjazdy, jeżeli chodzi o komentowanie, o to jak... Oj, ale to nie wszystko chciałeś nadawać w tej godzinie. Ja wiem, że nie wszystko mogę powiedzieć, ale przynajmniej część. Na przykład sytuacja, nie powiem kiedy, to dopiero w poniedziałek, że jechaliśmy na mecz i tak naprawdę do samego miasta nie wiedzieliśmy, czy będziemy transmitować ten mecz. Albo jak wracałeś z obwodnicy Lublina. Ale nie, to było wcześniej i to było właśnie też z Grudziądza mecz. No to... jak... Ale mi chodzi o sytuację z tego sezonu, gdzie musiałeś niestety nie przez siebie wracać z obwodnicy Lublina do Lublina jeszcze. Nie wiesz, o co chodzi dalej. No nie, to w poniedziałek przypomnicie. Tak. Znaczy on sobie przypomni zaraz, ja to widzę, powiedziałem. Może sobie przypomnę. Mówię, on nie pamięta. Tak, no. Elek, musiałem wracać skąd, przepraszam. Z obwodnicy Lublina do Lublina się wracać musi. Tak, teraz już pamiętam. Tak, no. Żarty, anegdoty i też trochę na poważnie w najbliższej audycji trochę kuchni radiowej też wam uchylimy. Może kamery powędrują gdzie indziej, zobaczycie jak wygląda nasze studio zapasowe. Tam ktoś chyba w czacie kiedyś napisał, że dlaczego nas nie puścili, jak był... Z Kubą. Dlaczego do Nowogrodu nas nie wpuścili? Bo remontuje się nasze studio. No. Nasze studio jest w remoncie, w totalnej rozsypce. Tam by chyba już lepiej tutaj Kubę zaprosić niż tam. Jakie są teraz tam warunki, jak w bunkrze. Myślę, że chyba chodziło o to nowe studio Radia Lublin. Myślę, że o to chodziło. Z którego są live'y na profilu... Są live'y na Facebooku. Tak, na Facebooku Radio Lublin. Ale mamy tutaj miło przytulnie. Mamy swoje małe... Tak więc szykujcie pytania, szykujcie jedzenie i słyszymy się w poniedziałek za tydzień po 20.00. Czas spędzony razem z wami, więc liczymy na to, że ta interakcja będzie jednak duża. Możecie pytać nas wtedy o wszystko. Będziemy też mieć pomidora w razie, co? Mamy też pomidory do wykorzystania. Może nie wszystko, no bo ten jak będzie 20 dopiero. No tak. Niektórych tematów nie będziemy mogli poruszać. To prawda. Pozwolicie, że dzisiaj troszeczkę wcześniej się z wami pożegnamy. Mam nadzieję, że Paweł wyczerpał wszystkie odpowiedzi. No widać w głosie, że chłopak cały czas tęskni za kibicami z Lublina. Fajnie, że kibice... To trzeba będzie zorganizować wyjazd. Jest jeden taki w Rzeszowie, do Rzeszowa. Że tak pojechać, nie wiem, z 1000 osób jak na finale drugiej ligi. Jak pojedzie jeden bus, to podejrzewam, że i tak zrobi niezły hałas, więc... Tak, i nie wiem, flagę Paweł miesiąc. I... Dobra, kończymy. Dziękujemy za dziś. Byliśmy praktycznie w komplecie oprócz Gosi. Razem z wami dzisiaj w audycji 5.1. Roman, Michał... Dziękuję bardzo. Hylu. Dobranoc. Kawu za kamerami jest tutaj, chodź tu bliżej. Chodź tu na chwileczkę, pokaż. Na koniec, no pokaż. Nie wiem, czy widać był czubek twojej głowy. Dziękujemy. Za chwilę piosenka, jak ktoś jest na 899, specjalnie dla lubelskich kibiców. Miłego, cześć.